Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj mamy środę, prawie godzina 6 po południu w Sydney. Zbliżamy się do równej 10 czasu polskiego. Dzisiejszym moim gościem, kochani, będzie Aleksandra Olesiejuk. Także zapraszam serdecznie, Ole, już jestem tutaj live. Ja tylko tak z takich organizacyjnych spraw to poproszę, żebyście mi dali znać, że mnie słyszycie i że mnie widzicie, kochani. Ja tutaj sobie tylko zerknę na Ole, jak nam tutaj sytuacja z naszą Olą Olesiejuk wygląda. Słuchajcie, to coś niesamowitego, prawda? Ola Olesiejuk, takie świetne nazwisko. Muszę się jej zapytać w ogóle, jak to wyszło z tym jej nazwiskiem, prawda? Bo świetnie się rymuje, gdziekolwiek nie pójdzie, powie: hej, cześć, jestem Ola Olesiejuk, prawda? No super sprawa, naprawdę. Także bomba. Słuchajcie, napiszcie do mnie, czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie, kochani, czy jest wszystko w porządku. Najlepiej tutaj w komentarzu, żebym wiedziała, albo machnijcie do mnie chociaż łapką, że jestem, że mnie widać, że jest dobre połączenie. Chcę się upewnić, że wszystko mamy tutaj super, że jesteśmy przygotowani. A Ola do nas zaraz tutaj dołączy, kochani, także dajmy jeszcze chwileczkę Oli na połączenie się z nami. Już widzę, że ktoś nam się tutaj też dołącza. Cześć, kochani, widzę, że się dołączacie. Super, Ola już też powolutku widzę, także pewnie zaraz do nas dołączy. Napiszcie mi proszę tylko, czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie, czy odbiór jest dobry, tak żebym była pewna, że mnie tutaj widać. Dodaj. Moi drodzy, także damy jej jeszcze chwileczkę. Super, cześć, okej. Okay. Napiszcie mi proszę w komentarzach, tak? Czy mnie też widzicie? Widzę, że łapki idą do góry, dziękuję bardzo. Także fajnie, że jesteście, fajnie, że udało się dołączyć o tej porze. Mam nadzieję, że 10 rano, ja rozumiem, że wiele osób może gdzieś tutaj pracować, także możecie po prostu nie być jeszcze w stanie do nas gdzieś tam dołączyć o tej porze, ale nie martwcie się, postaram się tutaj wszystko nagrać i po prostu wszystko będzie wrzucone na YouTube'a. Także też Wam tutaj dodam taką informację, ponieważ tutaj się mnie pytaliście wcześniej o te wcześniejsze webinary, które miałam te 4 tygodnie wcześniej, także tak, jak najbardziej, wszystkie będą dostępne i będą dostępne na YouTubie, o czym Wam ogłoszę wkrótce. Także jak najbardziej nie martwcie się, jeżeli ktoś tutaj nie był w stanie gdzieś tam właśnie zobaczyć wcześniejsze spotkania, które mieliśmy, to jak najbardziej będzie taka możliwość. Czekam tutaj na Olę. Widzę, że Ola się mi pojawiła. Olciu, a dodajecie, także jak najbardziej, tak, widzę cię, słońce, dodajecie, tak? Także proszę zaakceptuj. Ola, jesteś, słyszysz mnie? Jestem, tak, jestem. Wiesz co, musiałam jakieś aktualizacje zrobić jeszcze. I aha, to jest takie hop-siup, nie, żeby to zrobić. Super, musiałam mikrofon tam jakiś jeszcze, wiesz, na Facebooku pierwszy raz, nie? Tak, właśnie chciałam powiedzieć, słuchajcie, bo Ola tutaj bardziej nam działa na Instagramie, ma tam naprawdę ogromną liczbę followersów, ponad 2000, jeżeli się nie mylę, Olcia, 2800. 1000, a proszę, no tak blisko byłam, 1800, także super, więc Ola mi mówiła: Kasia, ja nie wiem, czy ja ogarnę Facebooka, więc słuchaj, damy sobie radę, także Ola, super, dołączyłaś do nas, także bardzo się cieszę. Tutaj ja tylko zdążyłam na wstępie, Olciu, powiedzieć, że masz świetne nazwisko, jak ja mówię Ola Olesiejuk, tak? Czyli muszę zastanowić, czy dobrze, czy wymawiam poprawnie. Dobrze, bo się dobra, super rymuje. Olesiuk, ja się śmiałam, bo ja wcześniej z moim mężem, wiesz co, pracowałam i ja miałam nazwisko jeszcze lepiej, to słuchaj, Mucha. A, rozumiem, i to no, jest po mężu nazwisko, tak? Ale tak, Mucha też super. I zawsze się śmiałam z tego nazwiska, że wszyscy przekręcali, no wiesz, jako kolegę, tak, traktowałam. Tak. A tu okazało się, że to mój mąż. Już dosyć długo. 13-14 lat jesteśmy razem, 9 lat. Brawo, gratuluję, to bardzo, bardzo fajny wiek. No ale to, jeżeli się nie mylę, to mniej więcej jest tak samo okres czasu, jak jesteś finansistką, prawda? 13 lat, jeśli. No tak, tak mniej więcej wychodzi, tak? Bo zaczynałam najpierw w bankach pracę, a potem dopiero pośrednictwo otworzyłam, ale to dopiero 2000 chyba. 15 już pośrednictwo kredytowe otworzyłam, no bo tak naprawdę tak się potoczyło, no wiesz, dla kogoś chce się też dla siebie pracować. Tak, rozumiem. No ale te finanse to też jest w sumie ciekawa rzecz, prawda? Od samego początku miałaś pasję do tych finansów, jak to było?
Wiesz co, od najmłodszych lat zawsze mówiłam i rodzicom tak dalej, że chciałabym bankowości, a to ty bankowości, tak wiesz, wiesz, to różnie rodzice, nie? Podchodzą tak, do tego. Tak. I chciałam i zaczęłam w ogóle w innej branży, najpierw telemarketing, potem jeszcze w plusie, w telefonach i mi marzyło się, no wiesz, no to przez, nikt mi tego nie załatwił, to sobie sama przez pracę i PLU u nas taka tam, no to znalazłam pracę pierwszą w banku i tak się zaczęło, w jednym banku, w drugim, w trzecim, potem w pośrednictwie pracowałam i potem basta, mówię, trzeba coś zrobić, bo już mąż miał też firmę, więc mówię, też chcę tak, żeby ja, wiesz, tak. Sama sobie zarządzać czas. Wiadomo, że to też są koszty, też są stresy, ale inne stresy niż bezpośrednio w banku, tak? No tam jest po prostu za wynikiem, dywanik za dywanikiem, więc no mówię, szkoda mi nerwów, więc wolam iść inną drogą i tak jakoś no, do tej pory jestem właśnie w tej bankowości. Co prawda, wiadomo, trochę lockdown popsuł każdemu plany, no ale tak. Ja utrzymałam, bo tak no, duża część, no nie chcę powiedzieć, że 50%, ale bardzo duża część po prostu zmieniła branżę, jeżeli chodzi o bankowość. Mówię teraz o pośrednictwie, nie mówię teraz o bankach, bo banki też się pozamykały, więc niektóre, tak, redukcja. Rozumiem, czyli... internet. Tak, czyli jakby to, że otworzyłaś też swoją jakby działalność w międzyczasie. Jak długo już prowadzisz swoje biuro kadrowe? No, wcześniej na 2 lata miałam na męża, a ja od 2016, nie? Jako ja. Okay. Ale tak czy inaczej 2 lata wcześniej na męża, więc to jest tak samo, bo ja to samo robiłam, tylko że po prostu na jego była firma, więc 2 lata na niego, a potem już od 2016 bezpośrednio na mnie. Mamy biuro. Tak, czyli też super sprawa, bo jakby teraz w tym momencie, jak jest lockdown, prawda, ty wiele rzeczy, no tutaj no, nie ukrywajmy, COVID wszystkie ma poprzewracał, prawda, w życiu i jakby każdy się teraz musi dostosować do takiego życia, no troszeczkę online, troszeczkę z domu. Także myślę, że to też jest fajne, bo skoro, cześć Paulinko, bo skoro jest to jakby tutaj twoja firma, prawda, to możesz też pracować z domu prawdopodobnie. Tak, ja pracuję w całej Polsce, tak, tak naprawdę, no to działam, tak, to nie ma znaczenia, wszystko, większość online można zrobić, a umowy podpisujemy, wiadomo, do tego w banku, ale bezpośrednio miejscowości tam, gdzie mieszkasz, więc to akurat fajne, to jest rozwiązane, że to można tak zrobić, bo jakbym tylko się skupiła na Poznań, Wielkopolska, tak. No to by nie było tak, a tak to i reklamuję swoją firmę i tak dalej, to też wiesz, na całą Polskę, więc uważam, że warto. Mówię, że nie tylko kredyty, leasingi, też jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, no po prostu pełen pakiet jest, jeżeli chodzi. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś z naszych tutaj... Super, czy rozumiem, że jeżeli ktoś po prostu z osób, które nas oglądają, potrzebują jakieś tam zapytania finansowe, to też zapraszam jak najbardziej do Oli, ale my tak naprawdę dzisiaj się spotkałyśmy, żeby porozmawiać troszeczkę o innych rzeczach też, moi drodzy. Słuchajcie, Ola nam troszeczkę opowie o tym, jak schuda 19 kg, co się wydarzyło w międzyczasie. Ola, słuchajcie, przerobiła już tutaj dietę pudełkową, o której też nam troszeczkę opowie. Zrobiła dietę keto. I nam też o tym opowie, bo z tego co wiem, to wciąż tutaj działa z dietą keto. Jak również opowie nam troszeczkę o oczyszczeniu organizmu i o tym, dlaczego na przykład poszła w C9, tak? Więc może Ola opowiesz po prostu od samego początku, bo też ja tutaj nie dodałam, że od 8 lat, jeśli się nie mylę, masz tutaj walczysz z chorobą Hashimoto, prawda? I jakby to wszystko jest ze sobą powiązane. Oddaję Ci głos, Słońce. Dobra. Jeżeli chodzi o otyłość czy coś, to zaczęłam też tak naprawdę już, znaczy cały czas jakby nie było, no to w liceum już też powolutku, nie, że byłam wtedy gruba, czy coś, bo byłam naprawdę też w miarę taka nabita, ale szczupła, tak? I w liceum już zaczęłam tyć, na studiach również, tak dalej, w pracy, wiadomo, stresy, nie stresy, tak dalej, no ale mówię, no kurczę, no mówię, no staram się jeść inaczej, ale mówię, no strasznie mi ciągnie do tego słodkiego, o co tu chodzi, tak? No nie wiem, tak? No i tak długo nie wiedziałam do niedawna tak naprawdę, o co chodzi. I później o Hashimoto dowiedziałam się tak naprawdę, wiecie co, jeżeli chodzi o badania TSH czy coś, to jest za mało, bo ja miałam cały czas w normie, jeżeli chodzi o TSH, no ale potem były starania się o ciążę, rok po ślubie, tak? No i mówię, dobra, no to zrobiliśmy jeszcze raz badania, wszystko, no i okazało się, że mam Hashimoto, tak naprawdę, tak w skrócie, żeby tam nie ten, no to po prostu jak już niestety poroniłam, no to wtedy zrobiliśmy więcej badań i wtedy dowiedziałam się, że mam Hashimoto. I to też mogło być przyczyną do tego, że coś się przy łóżmie nie utrzymało. No i zaczęłam oczywiście brać dużo leków, tak? Ale te leki mi tak naprawdę nie pomagały, bo się czułam coraz gorzej. Jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą i ja jeszcze pewnie miałam już wtedy insulinooporność, o której nie miałam zielonego pojęcia,
to wstajesz rano, 1,5 godziny dochodzisz do siebie, jesteś otępiały, a no, w swojej pracy muszę być naprawdę umysłowo, no, no nie mogę czegoś takiego, że nie wiem, jak co mam zrobić, jak się zachować i tak dalej, bo muszę naprawdę myśleć, nie? Jeżeli chodzi w branży finansowej, zresztą jak w każdej pracy, tak? No, dojście do siebie, potem ta skóra taka, wiecie, nie, taka chrupowata, takie no po prostu, ale takie ciągłe zmęczenie, ciągłe zdenerwowanie, nie cieszyłam się tak naprawdę, no, starałam się cieszyć życie, no ale wiecie, no dogadzałam sobie, tak, a to jakieś tam słodycze, tak, a to przypuśćmy ziemniaczki pyszne zjadłam, a może jakiegoś makaronu z czymś tam i tak cały czas było. Potem była ta dieta pudełkowa i przez 2 lata tak naprawdę, razem z mężem mieliśmy właśnie te pudełka tak naprawdę cały czas, tylko że ja coś mi tu szkodziło, bo coś mi się wydawało, że na laktozę mam problem. Tu tego nie lubiłam. Zaraz z tych 5 posiłków jadłam 3 albo 4, ale też mam jakieś 1200 kalorii i ja wręcz tyłam, a nie chudłam. No i teraz do meritum. Przepraszam, ci przerwę słońce. Może tylko jeszcze wyjaśnij, czym jest dieta pudełkowa, bo wiem, że nasi goście tutaj różne diety stosują, ale może akurat nie wiedzą, na czym polega ta dieta pudełkowa. Znaczy 5 posiłków przychodzi plus akurat kochę, bo gram wtedy sobie dla sportowców, tak? Tam też starałam się ćwiczyć. I później zamieniłam, bo mówię, coś jest nie tak, to wzięłam bez laktozy, bez glutenu, 5 posiłków dziennie i mi to przychodziło i mogłam jeść po prostu według swojej tam ustalonej kaloryki brałam. Wcześniej jeszcze miałam też dietetyków, więc też mi to nie pomagało, więc no, troszeczkę tego przeszłam, jeżeli chodzi o to, co ja mam robić dalej, tak? Mhm. Czyli jakby reasumując, miałaś po prostu wyznaczoną ilość kilokalorii, ile powinnaś zjeść danego dnia, prawda? Przychodziły tak. Ci pudełka już z żywnością, prawda? Czy miałaś ustalone, na śniadanie jesz to, na lunch jesz tak. to, na obiad I ile to, prawda? Jakie tam są, wiadomo, ile tam jest węglowodanów, białka, ale wtedy to mnie nie interesowało, ile czego tam jest, tak? No bo nie zagłębiałam się jeszcze w ten temat. I tak naprawdę to też mi nie pomagało, tyłam, no i osiągnęłam no niestety wagę już prawie no praktycznie 87 kg. Ja mówię, Jezu, mówię jeszcze trochę, to mówię, naprawdę już nie dam rady, tak? No bo ile można, tak? Tyć i tyć. Ja mówię, no kurczę, przeszłam już na mniejsze posiłki. Dobra, trochę sama zaczęłam mniej tego słodkiego jeść, ale przecież no podnośnice, to są ciągłe, to jest straszne, nie? Na cukier. I ja mówię, co jest grane? No dobra, no to mówię, no dobra, no to zacznę więcej ćwiczyć. No i od maja tamtego roku zaczęłam więcej ćwiczyć, no to sobie z Chodakowską, z Kuczajem, to na bieżnie, to na kijki. Uwierzcie mi, 6 razy w tygodniu, a dobra, może 1-2 kilogramy mi spadło, ale czułam się tak napuchnięta, tak zmęczona, że ja nie miałam na nic siły. No i tak naprawdę przypadkiem moja koleżanka trafiła na grupie właśnie tam u Chodakowskiej na właśnie na braci rodzeń, na lekarzy. I mówię, weź to zobacz, tam może to ci akurat pomoże, bo mówią, że można wycofać cukrzycę typu tam drugiego, insulinooporność, Hashimoto, zespół poskocyjszych jajników, może ci się wyrównać okres i tak dalej. A mówię, no jasne, nie? Mówię, kolejni, mówię dietetycy, lekarze, o co tu chodzi? A mówię, dobra, popatrzę. No i zaczęłam ich słuchać i mówię, kurczę, mądrze mówią. Badania naukowe, wszystko jest udowodnione. Mówię, no kurczę. Nie, ale sama mówię, odstawiać leków to ja nie będę, bo się boję, tak? No bo nie daj Bóg jeszcze, to już w ogóle nie wstanę z łóżka. No to umówiłam się na wizytę do nich, no na poradę, tak, żeby wiedzieć, jak to wygląda. No wyzwana zostałam równo, tak, że za dużo ćwiczę, że nieodpowiednie biorę witaminy i suplementy, że tutaj w ogóle, jeżeli bym chciała myśleć o dzieci, to mogę zapomnieć. Ja mówię, no pięknie. Jeszcze moją, pamiętam, krzywą cukrową nas, bo oni też takie live robili, moją krzywą cukrową rozkładali na części jako pierwszą, bo wysłałam im. Nie sądziłam, że będą to. No to się popłakałam, tak? No bo mi było przykro, tak? Mówię, no pięknie, mówię mam 30, wtedy tam 5, tak teraz 6 lat. Ja mówię, no a pewnie wiek staruszki, nie? Według tych badań. No bo słabe były te badania, no to mówię, nie, biorę się. I powiedzieli, że tylko wystarczy umiarkowany wysiłek fizyczny, jeżeli chodzi na to, to nodo rełokim cały czas, 3 razy w tygodniu albo 2 razy w tygodniu po 8-9 km. I uwierzcie mi, nic więcej nie robię. Kompletnie nic, jeżeli chodzi o ten. No i ta dieta keto, bo oni też właśnie to promują. No i wtedy dieta keto zaczęłam się interesować. Wiadomo, że jest ciężko każdemu wykluczyć, tak, pieczywo, ziemniaki, ryże, kasze, owoce wysokowęglowodanowe, warzywa, no, słodycze, przetworzone jakieś tam, no dla mnie też to nie było łatwe, ale mówię, no kurczę, jak teraz nic nie zrobię, no to ja za rok, za dwa, to ja bym chyba 100 kilo ważyła.
Nie? I będę już się tak czuła i już będę miała, niestety skłonności mam do cukrzycy, tak jak moja mama to by miała zaraz cukrzycę, tak? I mówię, zaraz skaż się, o to przejdę na 13 albo nie doczyniać. Ja mówię, to dramat, nie? Mówię, trzeba coś zrobić. No i się posłuchałam, nie miałam żadnych dietetyków, tylko wiedziałam, co jest wykluczone i zaczęłam iść po prostu tym tropem. No i tak powoli, powoli zrzucałam. No teraz tak trzymam właśnie takie 19 kg. Jeszcze chciałabym po prostu tylko brzuch tak naprawdę, no i już mam praktycznie remisję powoli Hashimoto, a zespół pospolitycznych jajników, insulinooporność już jest wycofana, co też na drodze mojej jeszcze doszło, jeżeli chodzi, to po drodze właśnie spotkałam moją dawną znajomą Anię Kaperę, tak, Orkowską Kaperę, i powiedziała mi o tym aloesie. No i tak zaczęłam też to pić i to zaczęło też właśnie i wzmacniać mi włosy i wszystko i mówię, zaczęłam się lepiej czuć, ja mówię, o kurczę, mówię, to jest chyba moja droga, tak? Żeby po prostu, żeby to wszystko wyrównać, być zdrowym i każdego dnia się cieszyć. Uwierzcie mi, nawet w tej pandemii czy coś, każdy miał kryzysy, no my też mieliśmy, tak? Jeżeli chodzi o firmę i tak dalej. No ale ja nie wiem, jak, przepraszam, głupie to Sara się cieszyłam, no po prostu, tak? Miałam satysfakcję z tego, że się tak dobrze czuję, że mi się chce żyć, że chcę to, że chcę pomagać innym też i kobietom i mężczyznom, biorą też znajomi też powoli i nieznajomi ze mnie przykład i też właśnie zaczynają stosować. No nawet mój kolega sobie napisał, że zaczyna chodzić z kijkami, kolejny na przykład zaczyna też właśnie pić na OS, następni też właśnie tą keto dietę też wdrażają. Oczywiście powoli to trzeba z głową, moim zdaniem nie, że tak sobie sam. Tak, właśnie ci chciałam o to zapytać. Tu nie ma żartów, tak? Tu nie możesz sobie tak, stryk, zaczynam od dziś, nie? Tak, nie. Czyli Aniu, ja ci tutaj na chwilkę przerwę, Oluciu, słońce. Cześć, bo właśnie widzę, Ania do mnie macha, mówię, cześć Aniu, cześć Basiu, bo widzę, że się tutaj dziewczyny dołączają. Olcia, bo zaczęłaś o tej właśnie diecie keto. Jeżeli się nie mylę, to ruszyłaś z tą dietą keto w zeszłym roku, prawda? We wrześniu, mniej więcej, prawda? We wrześniu. Czyli między wrześniem, a jakby którym okresem dokładnie schudłaś te 19 kg? I chciałabym, żebyś też opowiedziała, co ty tak naprawdę jesz, bo wiadomo, że wiele rzeczy, wiele jedzenia jest wykluczone jakby z keto, prawda? Wiele żywności, ale tak naprawdę dieta keto to nie polega na tym, że ty nie możesz praktycznie nic jeść, bo tak naprawdę wciąż możesz jeść mięso, bo głównie chodzi o tłuszcza, prawda? Jakbyś mogła troszeczkę więcej na temat tych rzeczy powiedzieć, a ja wam to podam tylko w międzyczasie, że Olcia bardzo fajne ma przepisy, słuchajcie, właśnie keto, głównie na Instagramie, także ja was bardzo serdecznie zapraszam, jeśli macie Instagrama. Tak długo nie dawałam, ale też zaczęłam dawać, bo wiecie, no na początku ja też, dla mnie to było wyjście ze strefy komfortu w ogóle, żeby się pokazać, żeby pokazywać w ogóle cokolwiek, bo ja przez 10 lat jedno zdjęcie miałam, może ze ślubu. No to 9, niech będzie jedno zdjęcie ze ślubu było, tak? I tyle. I mówię, ja się nie pokazywałam, więc dla mnie wyjście było w ogóle, że muszę zrobić zdjęcie jedzenia, to moja pozyka mnie nakręciła. Wtedy właśnie, nie bądź taka, dziel się, nie? No to zaczęłam się dzielić, tak? I mój Instagram powstał tak naprawdę w grudniu tamtego roku. Tak, ale ja sobie już zrobiłam zdjęcia i wcale nie zmyślałam to, że będę pokazywać. Ale mówię, a bo koleżanka chciała, to zrobię zdjęcie, wiesz co jem dzisiaj, nie? A to jem, a to. I się tam inspirowałyśmy. Także dziękujemy bardzo serdecznie koleżance, która cię jakby zachęciła właśnie do tego, żeby... No wystawiać... jest naprawdę bardzo fajna. Anetko, pozdrawiam cię. Pozdrawiamy, no, pozdrawiamy. Inspirację, tak? A moja kuzynka Sylwia to właśnie mnie nakręciła do tego, żeby właśnie Instagram otworzyć i być w tej społeczności keto też, nie? Więc mówi, weź spróbuj, zobaczysz, że to ci pomoże, mój syn, ten dużo schód, też się lepiej czuję, więc spróbuj, ale wtedy nie słuchałam, wiadomo, no bo jak lekarz mi powiedział, to dopiero zaczęłam słuchać tak naprawdę, jak to wygląda. Dobra, do meritum. Jeżeli chodzi o jedzenie, to co jem? Jem głównie tak, mięsa, ryby, warzywa też jem, ale też o niższym indeksie glikemicznym. Tak to też trzeba te sobie, taka ja mam taką tabelkę w razie czego, jeżeli chodzi. Owoce jagodowe, czyli maliny, truskawki, jeżyny, borówki, tak? Słodycze to bardziej gorzka czekolada, tak? Z orzechy można jeść. Olej kokosowy, masło klarowane, więc jeżeli chodzi tak, pieczywo wykluczone, ale u mnie na stronie macie też keto, chleby. Na ziarnach samych, bez w ogóle mąki, można używać mąkę migdałową, kokosową, więc można jak najbardziej zastępować, ale też staram się jeść po prostu węglowodanów mniej więcej 60 gram dziennie, maksymalnie, tak? Ja tutaj dodam, że parę bułek, czy bułka to już jest dramat, nie? Tak, ja tylko dodam, że to jest coś bardzo ciekawego, bo bardzo często jak osoby sobie myślą, że ojejku, muszę iść na dietę, to znaczy, że nie mogę jeść tłuszczy, prawda? Czyli najczęściej właśnie odstawiają przede wszystkim tłuszcze. A tak naprawdę w tej diecie akurat na
To jest właśnie w drugą stronę, że tutaj właśnie musisz jeść przede wszystkim te tłuszcze, prawda? Ale też nie musisz jakby rezygnować, bo tak samo awokado jest bardzo dobrym. Tutaj awokado też bardzo lubię, z jajkiem sadzonym uwielbiam. To też mam też swoje przepisy wrzucone. Jak najbardziej tak, bardzo lubię. I jeżeli chodzi o takie, no to też keto, też słodycze też robię, tak? Wiadomo, że nie tak często, ale też robię. Tak na przykład myślałam, że nie mogę śmietany, tak? Bo myślałam, że z laktozą czuję, że coś mam, nie? Ale nagle mi ta śmietana mi nie szkodzi, nagle kalafior mi nie szkodzi, nagle mi nie brokuły nie szkodzą, a myślałam, że mnie wzdymają. Okazało się, że dodatki zdymały, czyli ta bułeczka tarta, ten chlebek, te ziemniaczki i te wszystkie inne rzeczy, to mnie wzdymało i to po prostu powodowało taką fermentację jelit, nie? I też właśnie tego zrobiłam, między innymi tego Clean 9, bo też chciałam właśnie oczyścić te jelita, żeby lepiej się wchłaniały witaminy i też poprawiały płodność. I co lepsze, naprawdę zaczęło mi się robić regularny okres, akurat właśnie teraz jestem w fazie, że tak w tym tak, dniach, ale ja też ale 27-8 dni i dostaję właśnie miesiączkę. Dla mnie to jest sukces, bo 20 lat, odkąd ja w ogóle miesiączkowałam, to miałam co 3 miesiące, 4, 6, dlatego też ta bezpłodność się robiła, tak? A teraz zespół postwiesycznych jajników wycofany, czyli płodność pewnie się podniosła. Póki co na razie nic nie działam, no bo jeszcze jestem przed kolejną dawką szczepionki. I mówię, okresy nagle się wyregulowały. To jest dla mnie taki po prostu żołnierz po prostu, wierzcie mi, ja wydałam prawie, prawie 60 tysięcy na różnych ginekologów i nic nie pomagało. Wiadomo, że ja też byłam w staraniach od dziecka tak dalej, ale powinni mi wyprostować, a nie tylko faszerować tymi hormonami, tymi zastrzykami, tym wszystkim, co spowodowało tak naprawdę jeszcze gorszy mój organizm, tak? Bo organizm się buntował, Hashimoto to nie lubi takiej chemii, tego wszystkiego, nie. Bardzo mi to przykro słyszeć, Olcia, ale super, że znalazłaś coś, co też Ci pomaga, prawda, że Ty idziesz po to zdrowie. I tak bardzo dużo kobiet mi tutaj wspomina, jak robią C9, a potem też robią właśnie ten Clean 9, czy też właśnie idą z tym programem 24-dniowym, prawda? Bardzo dużo kobiet mówi o tym, że po pierwsze, jeżeli chodzi o menstruację, to naprawdę przestają ich brzuchy boleć, normalnie właśnie mają te okresy, także jeżeli tutaj pod wieloma względami jakby ta C9 oczyszcza nasz organizm i nie tylko jakby jelita, prawda? Ale to jest główne źródło tutaj, prawda? Czyli przede wszystkim chodzi o to, żeby oczyścić te jelita, żeby te witaminy i minerały mogły się po prostu wchłaniać do naszego organizmu, a w tym właśnie między innymi pomaga właśnie aloes, prawda? Ania, bo znowu mówię Ania, bo przecież mi Ania tutaj wisi. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Józefie, widzę, że też tutaj do mnie Pan macha. Słuchajcie, piszcie mnie, jeżeli macie jakieś pytania tutaj do Oli, także z chęcią na pewno Ola odpisze. Ola, powiedz mi również coś więcej na temat, właściwie jak to się stało, bo Ty mówisz, że przez Anię, prawda, trafiłaś do firmy Forever, do tych właśnie aloesów i mówisz, że je pijesz. Od jak dawna w ogóle pijesz aloesy? Już co? Od marca tak naprawdę, więc tak niedługo, tak? Masz marzec, kwiecień, maj, czyli 4 miesiące zaraz będzie, tak? Ale zobaczcie, jesteś Ola 4 miesiące i w międzyczasie właśnie zrobiłaś sobie to oczyszczanie organizmu, prawda, tak, z tym Clean 9. Tak, przed świętami wielkanocnymi robiłam oczyszczanie, co wszyscy mówią, a przed świętami robisz, przecież będziesz do świętego. Ale ja już jestem tak nauczona, co mogę jeść. I jeszcze byłam okrotna, mamy mama wszystko zrobiła keto, nawet zrobiła jakieś tam ciasto też keto, tak? No więc się nie obawiałam. Więc chciałam być też oczyszczona, bo chciałam po prostu, jak już wiedziałam, że mam to pudełeczko od Ani akurat właśnie, Ania mówi, weź spróbuj, nie pożałujesz. Oczywiście ja akurat tam wdrożyłam na swoje ryzyko, bo tam macie niskowęglowodanową dietę, ale ja zrobiłam to typowo keto, bo nie chciałam z tego wychodzić, bo nie chciałabym, żeby mi znowu, bo wiecie, no teraz nie mam insulinooporności, ale zawsze ją mogę nabyć, tak? Jak nie będę się pilnować, bo taka jest prawda, nie? Że mogę nabyć, może mi wszystko wrócić, jeżeli się nie będę pilnowała, tak? I jeżeli chodzi o kaloryczność, to ja jem 2-2,5 tysiąca kalorii, 3 posiłki dziennie i jeszcze jestem w tym systemie IF, czyli 16/8. Przez 16 godzin nie jem, a 8 godzin to jem 3 posiłki albo 2. I to też pomaga i to też właśnie pomaga w oczyszczeniu i obniżeniu insuliny, czyli insulina spada, bo po 5 godzinach dopiero spada nam insulina, a dopiero po 12 godzinach zaczynamy spalać tkankę tłuszczową. I dlatego właśnie jest taka redukcja później tej tkanki tłuszczowej.
Mięśnie nie jest potrzebne, spokojnie. Tak, kochani, tutaj jest bardzo też ważne, co Ola wspomniała troszeczkę wcześniej, że Ola udała się do lekarzy, żeby porozmawiać na temat diety keto. Dwa tygodnie temu, 3 tygodnie temu mieliśmy tutaj spotkanie z Lidią Sunakowską i moi czajka, kochani, i tutaj właśnie Lidia wspominała, Lidia też właśnie robi plany dietetyczne, także można się do Lidii zgłosić, ale Lidia też zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o kwestię keto dieto, to powiedziała również, że najlepiej, żeby oczywiście tutaj klient zgłosił się pierwsze do lekarza, moi drodzy, i pierwsze z lekarzem również, zanim podejmie jakiekolwiek kroki, porozmawiał na temat diety, która może pomóc, a która nie, która jakby jest bardziej czy też dostępna tutaj dla danej osoby. Jeżeli chodzi o kwestię diety keto, to również pierwsze skonsultować to oczywiście z lekarzem, moi drodzy, a potem oczywiście jak najbardziej, jeżeli lekarz zaleci, to po prostu wejść sobie w dietę keto. I tak samo tak jak tutaj Ola, ja też zachęcam do obserwowania Oli. Ola ma bardzo ciekawe, słuchajcie, przepisy. Wiem, że tutaj Ola, wiadomo, się tam cały czas nam gdzieś tam doszkala i uczy, jeżeli o to chodzi. Ale Olciu, tutaj też jest bardzo fajna rzecz taka, że ty dajesz te przepisy, ja wam powiem, ja nie jestem na diecie keto, ale ja często korzystam z Oli przepisów, bo słuchajcie, nawet zrobienie sobie chlebka, o, nawet prawda? Się nie przyznałaś. Tak, słuchajcie, ja cię obserwuję, także się nie martw. Ostatnio też rozmawiałam akurat z klientką, ona mówi, wiesz co, ja już chyba czwarty czy piąty przepis robię z twojej strony. Ja mówię, no dzięki, ale mogłabyś ktoś komentarz napisać, że tak, smakowało, ja Ole, albo nie smakowało. Dokładnie, ja tutaj też Ole polecam moim znajomym, którzy też wiem, że właśnie są na diecie keto i to nie jest niestety jakby pierwszą osobą, z którą się spotykam, że dieta keto rzeczywiście pomaga i pomogła, prawda? Więc to jest naprawdę coś interesującego, tylko że tak jak mówię, to trzeba troszeczkę z głową zrobić, tak? Czyli upewnijcie się, po czym jest typowo na keto, to ogranicz sobie po prostu jedzenie, chociażby to na te 16 na 8 potem wejść, to też pomoże na pewno w redukcji tkanki tłuszczowej, ale też warto po prostu no nie jeść za dużo tych słodyczy, tych ziemniaków, tych kasz, ryży i jeżeli chodzi o makarony, bo to kaszy to może jeszcze tam wiesz, jeszcze bym jakoś to przyrzucał, bo tam jakieś wartości są. No a w ryżu 80% prawie cukru, no makaron, no co nam daje? Nic. Czy to weźmiesz zwykły, czy pełnoziarnisty? No to też jest przecież to samo, nie wiem, jak posłuchacie tych lekarzy, to też właśnie oni nas tego się, no nie ukrywają, dwią trochę, tak? Bo to jest, nie ma znaczenia, jaki makaron jesz, tak? Oczywiście. I słuchajcie, robienie tych produktów, czy też robienie tego jedzenia w domu nie zabiera tak naprawdę bardzo dużo czasu, nie, prawda? Wystarczy mieć po prostu rzeczywiście te składniki, przede wszystkim wiedzieć, co się chce ugotować. I tak w większości z nas, no w większości powiem, tak codziennie coś tam musi przyrządzić, przygotować sobie, czy też do pracy wziąć. Także powiem wam, że ja naprawdę zapraszam do Oli też właśnie tutaj, jeżeli nie macie pomysłu, ojejku, co mogę dzisiaj zrobić, to zerknijcie w ten internet, bo jakby większość już teraz, każdy z nas ma jakiś tam dostęp, prawda? Ania mi tutaj pisze, kolejna Ania, Ola, bardzo zdrowo i ładnie wygląda. Bardzo dziękujemy Ani za komentarz. Ania jest w Melbourne, więc pozdrawiamy też Melbourne. Bez polepszaczy i w ogóle się świecę, bo mam zasłonięte wszystko, ale się świecę i tak, no nic nie zrobię. No. Ani, pięknie wyglądasz, słońce, naprawdę, także super, no tym bardziej sobie możemy wyobrazić. Zresztą ja wiem, że tam słońce miałaś wystawione jakieś zdjęcie, gdzie miałaś porównanie siebie, jak wyglądałaś właśnie, jak miałaś 18 czy 19 kilogramów więcej, a jak wyglądasz teraz, to jest naprawdę niesamowite. Tym bardziej, że ty mówisz, że ty przez lata utrzymywałaś jedną dietę. Bardzo, nie? Jak nie widzą czy coś, to mówią, oh my god, naprawdę? Bo wiesz, myślę, że może tutaj do pracy są już w ogóle bez filtra, tak? Naprawdę ty Tak, i zobaczcie, tutaj jest też to, o czym Ola wspomina, tak, czyli zaczęła od tej diety, różne drogi przeszła w międzyczasie, prawda, wiele rzeczy jej nie pomogło, w końcu trafiła też na to, co jej pomaga, a teraz to jest to, co Ola mówi, słuchajcie, konsekwentnie utrzymuje i chce utrzymać tą swoją wagę i swoje zdrowie, dlatego też przede wszystkim poszła z oczyszczaniem swojego organizmu, poszła z aloesami, prawda, zrobiłaś tam co dziewiąteczkę, do dzisiejszego jojo czy coś tam, no po prostu się trzymam tego, jem to, co mogę. Też sobie pozwolę czasami, nie powiem, na alkohol czy coś takiego, ale też wiem, który można, który z czym, żeby mnie tam wiadomo nie łączyć z żadnymi tam słodkimi rzeczami, czy tam wino wytrawne można jak najbardziej, jakieś tam mocniejsze też można, ale też staram się po prostu, no nie jeść po prostu tyle, tak? Nawet na imprezę czy coś to po prostu zjem, a porządnie, naprawdę, jak niektórzy patrzą, o Jezu, ile ty jesz, nie? A ja mówię, no, można jeść dużo, tylko po prostu biorę, wiecie co, naprawdę mi, jeżeli chodzi o, teraz tylko ci
Ci powiem szybciutko o zakupach, Wam powiem. Wydaje o wiele mniej i jakościowo je lepiej. Jakościowo jem lepiej, wybieram lepsze, wiadomo, mięso, ryby, to wszystkie, to jest, teraz dzisiaj na przykład krewetki będziemy mieć i tak dalej. Po prostu wybieramy po prostu lepiej, bo nie dokuję tego, no, już teraz dla mnie, no, dla mnie osobiście syfu, tak? Nie będę po prostu kupować tych tam, tego, to, co też kosztuje, tak? Wszystko kosztuje, a wolę sobie wziąć, nie wiem, kawałek ryby, niż wziąć, przypuśćmy, koszyk, nie wiem, pieczywa, czy tam plus ziemniaki, plus coś tam, plus jakieś słodycze i no żadnych wartości nie mam, nie? Kompletnie. Nie dożywiam organizmu, a to dożywiam. To zwróćmy uwagę na to, że jakby po oczyszczeniu organizmu nasz organizm troszeczkę inaczej zaczyna funkcjonować. On nam już daje sam w sobie sygnał. On nam mówi, słuchajcie, ja nie mam ochoty dzisiaj na przykład na słodycze. Jesz mniej słodyczy, bo też oczyszczasz sobie kubki smakowe, prawda? Czyli tu już na pewne rzeczy nie masz ochoty, na przykład te fast foody, ludzie często jedzą dużo fast foodów, ale jak zrobią sobie to oczyszczanie organizmu na przykład, to właśnie potem zauważają, w sumie to ja nie mam ochoty dzisiaj podjechać po KFC. Bardziej to znasz nawyk na przykład, tak? Że nie wiem, przez lata jedliśmy coś tam i myślimy sobie, w sumie ja zazwyczaj jadłam KFC, to na przykład chciałabym podjechać, tak? I sobie zjeść, ale tak naprawdę to jest bardziej taki nasz nawyk niż samo w sobie to, że nam się tego naprawdę chce zjeść, prawda? Jakby nasz organizm zaczyna nam sam mówić, co my chcemy i co my potrzebujemy. I właśnie wtedy tak naprawdę sięgamy po te najzwyklejsze produkty, z których zresztą można być przesyć na obiady. Na przykład, no dobra, na przykład wszystko jest zamknięte, niech będzie ta żabka, że jest otwarta u nas tylko. Podjadę, kupię sobie, nie wiem, jakiś tam, jakbym chciała, oczywiście tylko, że bez laktozy, jakiś jogurt, nie wiem, cokolwiek. Kupię sobie, nie wiem, kawanosy, kupię sobie kawałek pomidora, cokolwiek takiego i ja to zjem i ja nie potrzebuję już więcej, a kiedyś to po prostu wiadomo, że mówię, chodź, jedziemy do KFC, chodź tutaj, to by tamto. Ciągle ciągnęło, bo to są też węglowodany, więc jak zjadłam węglowodany, to za godzinę, półtorej byłam głodna. Ja jestem już teraz jeszcze nadczo, tak? Ja mam tak 11, 12 pierwsza posiłek. Ja jeszcze nie czuję głodu, tak? Ale po prostu już to jest nauczone i uwierzcie mi, że później się nie chce jeść, ale tutaj trzeba jeść, nie? Więc trzeba jeść posiłki, bo to po dwóch, trzech tygodniach w ogóle nie masz ochoty kompletnie na słodycze. Co ja mówię, no jak, ja codziennie jadłam kawałek torta, albo jakiegoś ciasta, albo dwa razy dziennie. Więc już nie wiem, naprawdę była super mocnym, nie? Bo tak ciągnęło istną oporność, nie? Więc warto sobie przemyśleć, przeanalizować i bo ja sobie sama to tak jak tam przepisy są, tak jak mówiłaś, 20-30 minut masz gotowe jedzonko, tak? Albo 15 minut. Więc naprawdę nie trzeba dużo poświęcać, a ja byłam takim też, że mówię, po co ja będę pudełka niech przechodzą. A potem no jednak stwierdziłam, że wolę pół godziny poświęcić i zjeść coś, co naprawdę mam ochotę, tak? Bo ja chodzi o to, na co mam ochotę i to, co mam dozwolone. Właśnie też się miałam Ciebie w sumie zapytać, skąd u Ciebie taka motywacja i zawzięcie o to, żeby właśnie walczyć o swoje zdrowie? Ja myślę, że w międzyczasie jakby Ty odpowiedziałaś na to pytanie, bo też mogę się tutaj domyślić, ale nie wiem, czy chciałabyś po prostu dodać coś od siebie. Skąd bierzesz tę motywację i walkę o swoje zdrowie? Znaczy wiesz co, też nie ukrywam, że z koleżanką się też nakręcamy. Ona też zgubiła tam paręnaście kilo, trzyma tą wagę. No jest troszeczkę starsza od nas, no mogłaby być moją mamą, ale bardzo się przyjaźnimy, więc chodzimy razem. I co? No i to mnie tak też właśnie motywowało, ale głównie no, motywowało mnie to, żeby być zdrową osobą. No mam już 36 lat, no nie chcę zaraz naprawdę być źle się czuć. No może też trochę myślę o tym, żeby może akurat się uda tam ciążę i tak dalej, ale chociaż to już tam dwa lata temu było u mnie, już wszystko zrobiłam, mówię, ile można, tak? Przeszłam już tyle. Mówię, no nie, mówię stop, mówię, wszystko zrobiliśmy, mówię, dobra, zadbam o zdrowie. I wtedy próbowałam już, tak, ale nie wychodziło i właśnie chodziło mi głównie o to, a motywacja tak naprawdę, wiesz, jak zaczniecie, to Jezu, naprawdę jest tyle energii się ma, tyle się chce żyć. Ja nie umiem tego powiedzieć po prostu i też jeszcze medytacje czasami sobie też robię. Ja kiedyś z tego się śmiałam, tak dalej, ale to naprawdę pomaga, no, uwalniać się umysł, wszystko, głowa w lesie, jak odpoczywam, no po prostu, ja mówię, no w końcu znalazłam coś dla siebie, wybieganie na te bieganie czy coś, to mi nie. Ja z tego nie miałam przyjemności. A te chodzenie szybkie, no to tak uwalnia człowieka, ten umysł, no odpręża się, mam full pomysłu wszystkiego i jak wracam, to jestem jeszcze bardziej zmęczona, ale szczęśliwa. Bo endorfiny się uwalniają i to tak nakręca już, jeżeli chodzi o kiki, no to już bity rok ponad chodzę, nie? Bo od maja tego roku tak intensywnie zaczęłyśmy chodzić, nie?
Więc nie wyobrażam sobie, słuchajcie, zimę przeszłam, w śniegu szłam. No po prostu dla mnie to jest po prostu tak uwielbiam, a jak teraz wszystko to rozkwitło i te ptaki śpiewają. No ja mówię, nie wierzę po prostu, ja uwielbiam po prostu to, co robię, nie? Kocham. I kocham też lotować, kochałam, ale nie miałam aż tyle czasu, a że teraz większość robię online rzeczy, no to też sobie mogę na to i pozwolić i też zainspirować inne osoby. No na pewno jesteś ogromną inspiracją, tym bardziej, że Ola, widzimy po prostu, ile ty masz energii, prawda? Jakby ja cię oczywiście nie znałam przed tym, więc mogę sobie tylko wyobrazić, ponadto bardzo dużo osób mówi, także w końcu jak zaczyna dbać o siebie, naprawdę, czy właśnie idzie w jakąś tam dietę, tak jak tutaj poszła dietę keto, plus właśnie zrobiła to oczyszczanie organizmu, które przede wszystkim to oczyszcza nas z takich właśnie z tych toksyn, które bardzo często nas blokują. A tutaj jeszcze tak na koniec też chcę powiedzieć, że zwróćmy uwagę na to, że jelita, mówi się, że to jest jakby taki nasz drugi mózg, prawda? Czyli to, jak my o siebie zadbamy, jak zadbamy o siebie od wewnątrz, to wychodzi to też na zewnątrz, prawda? Oczywiście weźmy pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To nie jest kwestia jednego dnia, czy jednego tygodnia, czy jednego miesiąca, prawda? To jest proces i to jest nasza konsekwencja przede wszystkim w działaniu, prawda? I jakiekolwiek decyzje nie podejmiemy. Jeżeli chodzi o jelita, no to mogę się jeszcze zagłębić, a od 2 lat miałam naprawdę duże problemy, nie? Jeżeli chodzi o to. Czyli miałam cały czas jedną brzydką mocno rozwolnienia i dopiero ten styl pozwolił mi to, że naprawdę mam normalnie, wszystko funkcjonuje, a ja nie wiedziałam, o co chodzi kompletnie. Nie? Więc to też wpływa na jelita, czy po prostu to jedzenie śmieciowe i tak dalej, inne jedzenia, no to też wpływają. Teraz możecie się nie odzywać, możecie się później odezwać, jeżeli to ktoś je dużo na tarczywie słodycze, no niestety, czy tam węglowodany, to się odbije, no niestety. Czy ktoś ma skłonności, czy nie, to może się odbić. Niestety. Taka jest prawda, więc warto po prostu dbać o siebie, no, żeby być dużym, młodym, szczęśliwym i wiesz. Jak najbardziej, myślę, że ta młodość i to szczęście i takie zdrowie jest dla nas najbardziej w tym momencie najważniejsze i powinno być, prawda? No bo też powiedzmy sobie szczerze, najwięcej teraz też osób choruje na tą odporność, prawda? Tutaj mamy, wiadomo, problemy z grypą, a grypa się teraz pojawia, czy też pojawia się COVID, oczywiście pojawił się. Oczywiście wiem, że w Polsce teraz już właściwie zaczęły się wakacje, prawda? U nas w Australii, moi kochani, zima, także to było takie piękne, jak Ola opowiada, że tam wszystko rozkwita, jest tak cudownie. U nas ostatnio deszcz padał, jest troszeczkę inaczej. A ona ale sauna. Może... A mówię, wiatraka nie odpalam, mówię, bo będzie hałasowo wam w tle, więc mówię, dobra, wytrzymam. Kochani, ja na koniec wam tylko jeszcze chciałam powiedzieć tak, bo już będziemy kończyć tutaj z Olą, ale też zostawiamy wolną tutaj do swojej pracy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy do Oli, czy do mnie, jeżeli byście się czegoś więcej chcieli dowiedzieć, to oczywiście piszcie do nas śmiało, jak najbardziej my zapraszamy. A ja wam powiem tak, że w przyszłym tygodniu jest już koniec czerwca. Ja nie mam pojęcia, kiedy ten miesiąc minął, ale też mamy ostatnią środę w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu zapraszam was na live'a, tym razem ze mną, moi drodzy. Także ja wam troszeczkę opowiem o tym, jakie były moje początki w Australii, bo wiem, że pełno osób mnie o to pyta, nawet Ola ostatnio też mnie tam pytała właśnie o pewne rzeczy. Także słuchajcie, ja zapraszam, a jeżeli jeszcze w międzyczasie będziecie mieli jakieś pytanka, to piszcie. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Oli. Gratuluję, Ola, przede wszystkim tego takiego samozaparcia, tej konsekwencji. Ja po prostu mocno trzymam za ciebie kciuki, tak? Żeby po prostu poszło tak bardzo, jak chcesz, i żebyś osiągnęła te cele, które sobie jednak postawiłaś w tym zdrowiu, prawda? Także jeszcze raz bardzo dziękuję. W biznesie. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Także kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego wam życzę, miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję.